Tylko ani żebyś pomyślał, że ja będę fofał. Jestem gotowy. Czy się ręce często? Na akcję do filmowania. Co robiłeś nocy? W tym sporcie za darmo nikt nie płaci. No kochani, kolejny dzień, czy mamy trening, czy sparring? Robota. Bez pracy nie ma kołaczy. That's it, dziewczyny. Wybory pomarańcze. Wszyscy piją, a ja tańczę. Dziękuję. Sparring day. Dzisiaj będę patrzeć, potem dam wskazówki. Nie, no lasu musi być, nie? Tylko żona. Brawo, Tomek. 27 lat? Usta za duże, dupa za mała. Dlatego Ewa zaczęła od ust. Idzie dalej w dół. Tu trzeba podnieść, tam trzeba podnieść. No. Natura dała czym oddychać, także tutaj nic nie trzeba poprawiać, a inne elementy nocą. No trzeba robić więcej przysiadów. Boże, widzisz, że nie grzmisz. Witam, nazywam się Sebastian Wiktorzak. Jestem 10-krotnym mistrzem Polski. Ćwierćfinalistą Mistrza Świata z 2021. Dzisiaj będę sparował z Tomkiem Adamkiem. Pozdrawiam. Całe życie kibicowałem, śledziłem od małego wszystkie walki. Tomek bardzo dużo mnie uczy i naprawdę ta wiedza na pewno nie pójdzie w las, nie? Good there? Can't show the sparring. Top secret. Yeah. Work. That's what I want. There you go. Back to your jab. I'm gonna follow the jab. Stick. Double that. Come on, you turn. It's right there. Take it. Time! Okay, let's go! Work! Yep, go to the side. There you go, circling. Nice work. Go to the side, good. Wiesz, takie było postanowienie, że muszę być z pani Patana szybszego. Czyli musieli jego postury. Szybki zmienia też pozycję, więc że muszę się pogonić. Ja chyba 99 kilo. Dziękuję. Toma, dziękuję. Jak na początku przyjechałem, to mówię, tam Tomek ma swój wiek, to, ale na pierwszym sparingu już parę lewych, parę prawych mi włożył i jednak dalej ma to coś. Więc jedną bombę przyjął i pytałby się za tydzień jakiś dzień. A to jest ten sam, to dzisiaj. To jest amatorstwo, masz takie, te, wiesz, takie to odchyły i przechodzi na przykład. Czyli jeden na ciebie, a ty robisz odchył. No, jak zejdziesz do środka, troszkę tu, to to nie za daleko. Musisz zejść, patrzcie, pan jak jest chodzę. Bez nóg. Zawrócony. Popatrzcie, tu. I ty też już lewy się, stąd. Za szeroko. Ale nie możesz robić tego, bo robisz to. Za długo, nie? Robisz to. Pomału. Tak, coś takiego. Jeszcze kluczy. Tak. 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 No, tak. By, patrz. Cyk, bu. Idę tu i przechodzę. Musisz się sprawdzać, Syneczku, czy jesteś gotowy na akcję. Jestem gotowy. Czemu ci się ręce częsą? Na akcję do filmowania. Co robiłeś nocy, że ci się ręce częsą? Świntuchu, pójdziesz do spowiedzi. Tu jest ksiądz Tomek, za chwilę. Z Ewką. Dzisiaj dzień wolny, więc idziemy na gondolę zobaczyć Świeradów Zdrój z góry. Na gondoli. Mały Jurny. Dzisiaj! Polska! Polska! Lucket! Not too high. Many people is there.
Snow came from Florida, Miami. Yeah. Vero Beach. I love it here. Beautiful. No to dlatego, że będziemy teraz mieć guest, będziemy miał pierwszą lekcję. Zapina narty. Zapina narty na te. No, ma nóżki takie, że tam do dzieci weźmiemy jakieś buty na pewno dopasować. I pojedzie, no pojedzie. No jak trafi w drzewo. Quiet. Talk too much. No, always talk. Listen. Ameryka, wiesz, to już nie są jaja, nie? No wiesz o co chodzi. To już teraz Polska jest ta, nie? Wszędzie jest. W Polsce jest bardzo dobrze. W Polsce mówi, żyć nie umierać. Nawet z Ameryki, jak przyjeżdżają ludzie, to powiem znajomi po już latach, mówią, ty no w Polsce jest dobrze. No to drogo jest, to jest druga sprawa, ale w Polsce żyje się ludziom dobrze. The best country. Co roku, jak mieszkamy w USA, co roku jeżdżę na narty. Nie chwalą ci, że bardzo dobrze. Miałem dobrych nauczycieli. Tam Jamorozo i Austriak Eddie Alpejczyk. No także żadna góra mnie nie zaskoczy. Jak się zjeżdża z Lake Placid, samej góry, to żadna góra nie zaskoczy mnie na całym świecie. Tak mówi Eddie i Tom Jamorozo. Kazałem Gosowi, że ten pierwszy taki wierzchołek, który jest po prawej stronie, to są Gilowice, nie? No i on uwierzył. Mówi, mówi ten pierwszy, mówi, tak, jak to się wychyla. Wiesz, on mówi, how you know? Mówi, no ja to znam wszystkie góry, wiesz, no już można w konia zrobić, nie? No ale co zrobicie, nie? Takie są może tam. That's where Thomas the Dump is from. Good. And this is 1-2 kilometers, you see there, so we're back upon it. No, tak upon it, that. No góry są zawsze piękne, były i będą. No ale dzisiaj jest coś przed nami. Walczyć trzeba. To jest cel, to nasz goal. Walczymy, ale w górach jest pięknie, także każdemu mogę powiedzieć, nie mogę nic powiedzieć, bo kocham góry. No jestem urodzony w Beskidzie Żywieckim. Mieszkam od 2,8 Stany. Zawsze chętnie do Polski lecę. To moja ojczyzna. Polska! No, gratuluję i życzę wszystkiego powodzenia 24 lipca. Lutego. Nie dziękuję, a to prawdziwy baca ze Świera do Bazylii. Tak jest. Porywam ją. Porywam ją, mówię ci. Czerwony się zrobił. Widziałeś? To jest zazdrość, to jest miłość. Przyjechałam, żeby sprawdzić, jak trenują, to po pierwsze, a po drugie przyjechałam sama trochę potrenować, wykorzystać to, że jest tutaj gaz i... No i porobić się trochę tarcz, bo brakowało mi boksu amerykańskiego, American style. Yes, I miss you. Nawet Gessie dzisiaj śmieje cały dzień. Gessie, we laughing for what? Gessie... Konkurs świadomie dokładnie myśli o tym, jak sam ma duże usta i chciałby mieć większe. Ewa po 4 latach nieobecności w kościele, gdzie była zmuszona, lak niewolnica. Do kościoła pierwsza ławka. Tata powiedział, Tomek ma taki na ciebie wpływ fantastyczny, naprawdę, bardzo mi się podoba. Ksiądz, najlepsze było, bo po kościele pyta się tak. Ale Tomku, co to za kobieta jest? On się przestraszył, bo... Tomek, bo się przestraszył, bo tak. Ruska czapka. Pompowana, wie? Wiesz, spodnie obcisłe. Futro. Pomyślał, że Ruska ja przyjechała. A to jest Ewa Brodnicka. Tomku, niech pani się przestraszyła. Bo nie będzie, kto to jest. Bałem się podejść. Jaja. Gliwice, Polska. Kliczka was zaprowadzi, gdzie trzeba. Monia, to u nas, dobre zastępstwo. U nas mówili Monia z Gronia. I w tym czasie, gdzie będą wyjechał wywiady. Ja to kopnięcie trenuję to. Tylko ani żebyś pomyślał, że ja będę kopał. Zamieszanie musi być, no. Inaczej nie ma życia. Też taka jest promocja. Kibice przychodzą, wiadomo, ale swoje trzeba zrobić, no. Nie ma lipy. Ja nie jestem fotogeniczna, więc... Ale ważna pamiątka, dziękuję bardzo. Co jeszcze poproszę? Co się dzieje? Każda dziewczyna... Wszyscy są te... pompowane, nie? Czwarte pumpę. Takie życie już, no. Takie życie, nie? To już tam troszkę mniejsze, nie tamta tu miała.
The ladies. Duże usta. Duże usta. Strasznie grube. Dużo, dużo, dużo. Live'a na Twitchu IRL dla KSW. Jak podaję, to nie będzie problemu? Zamienić kilka słówek? Słuchaj, jak nie dostaniesz, to sobie jest okej. No właśnie nie chcę dostać. To jest ta kwestia. To nogi pod pazuchę i ku chałupie się bije. Dobra. Nie, no zrobimy jak nie, no przecież. Dobra, fajnie. No to musisz podejść. Podejdę. Odważę się. Tak, to jest starcie dwóch ikon, niewątpliwie. Przed rozgrzewką swoją przestrzeń, w jaki sposób mogą się spróbować nie tylko na kampie sportowej, żeby móc ukłuć ten charakter. Domka Adamka i taką... Jest czutka, dokładnie, i jest szybkość kolejny, i jest moc. Zakładane są właśnie duże efekty bokserskie, dla płaszczyzny. Ja mam to szczęście, że organizowałem dla Tomka trzy walki, trzy gale, więc jakby no jest to ciekawa sprawa spojrzeć, wiesz, po latach, znowu jak ten facet znowu się szybko i fajnie rusza. A wiesz, no jak się ogląda w ogóle legendy ludzi, którzy wiesz, że będziesz wiesz, wspominał i twoje dzieci i pokolenia przez lata, no to jest taki historyczny moment. No i wiesz, jest taki emocjonalny wręcz powiem, pamiętam właśnie jak walczył z Gołotą, no to w ogóle to była rzecz, którą pewnie do końca życia będę pamiętał. No a teraz jeszcze w klatce KSW widzieć faceta, o którego zabiegałem przez tyle lat, że będzie walczył dla KSW, no serce się cieszy. 10 na 10, proszę Państwa. Bezsprzecznie. Był rzeczywiście znów spektakularny, no i wciąż ten facet ma w sobie gigantyczny potencjał. Cieszymy się bardzo, bo te jego walki rzeczywiście były nieprawdopodobne. Dramaturgia tych działań była fantastyczna. Idę do szatni potem, zmienię to, bo ja tam mokry, wiesz? 24 lutego. Top notch. First class. KSW. Myślę, że tutaj boksa będą górą. Nie wierzę w to, żeby gdzieś doświadczenie Tomka mogło zabić takie walce. Mimo to, że wysadzało parę lat po karierze, ale myślę, że doświadczenie tutaj będzie dużą rolę odgrywało. Tomek, liczyłeś ile tych autografów dzisiaj? Słuchaj, no od czego cię mam? Od czego cię mam, powiedz mi? Za co ja ci płacę? Tyś powinien wszystko być wyliczony. A tyś taki mądry. Wyliczyłeś, panie profesorze. Jak masz imię? Julia. Jak? Julia? Julia. Julia. Ja też się ludzie likarzem o co. Panie Tomku, jakie ma pan taktykę na Mameda, proszę mi? Proszę pana, pan zobaczy 24 lutego. Już niebawem. Nie mogę się doczekać, panie Tomku. Proszę pana. Ile będziesz tego mógł sprzedawać tutaj? Dobra, to teraz ja bym prosił. Tu na mnie, na mnie. Na mnie. Zaraz z Boreckiem chodzić. Kochani, cały dzień gadania, robienia zdjęć, wystarczy. Wracamy do Świeradu Zdrój Element. Idziemy na zewnątrz. Podobno dzisiaj masz serducho i wielkie je, będziesz ze mną walczył. Zobaczymy, ile ten. Idziemy, nie? Gotchi! Floryda! Miami! Am I your babysitter? No, you keep up. No to się nastawiam się, tak bym szedł na rozmowę z żoną. Zawsze poważnie. Że tylu to ma za Adamek. A this is a small chicken from Vero Beach. Oh, no, baby. Baby, 10 years old. Ooh, guys looking good also. No. I'm the best. I'm the best. No. Jest to numer 1. 3. 1. 2. 2, 3. 2, 3. Tomek, dlaczego Grandy? Masz jakieś takie preferencje co do marki rękawic? Bo nigdy nie miałem problemów z rękoma, z palcami. Przecież mi inne mnie zawsze jakieś mi bolały,
A teraz od tego momentu jakiegoś tam... Od niepamiętnych czasów, proszę Państwa. Three rounds. Three rounds. Quick, szybko! Focusing on tactics and what we need to do for the fight, working on his timing. So you see a lot of the rhythm. What we're doing on our drills, we're doing a lot of rhythm. So Tomas is his thing is speed. That's where my thing is. It's timing. Timing beats speed. Killer. Ja jestem killer. Gosi ma na imię. Deep breath. Breathing, breathing. Bullshit. No, breathing. May not be. Oh. Best idea, happy coach. Best idea. Good, 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 good. Good, good job. Speed, speed, speed. Let's go. Quick. Seven. Yes. Yes. Para, vira, para, para, vira, para. Okay, jogging. Idzie więcej. Nie patrzy na mnie takim wzrokiem. Come on, work. Last round. Dzisiaj get up. Ci pokażę, get up. Na co znaczy. Work. Stick, come on. February 24th. Watch out. Training. Chyba się jeszcze za mało wymęczył, bo humor dobry. Mnie nie zmęczył się. Ten sport się za darmo nikt nie płaci. To trzeba zapracować. Potu przelać, cierpliwości. Nie wolno się przejmować. Tu boli, tam boli. Trzeba ciężko pracować. Gaz, 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 let's go, let's go! Let's go! Let's go! Kto wygra? Laki. Kochani, kończymy dzisiaj vloga. Zapraszamy do komentowania. Oglądajcie następne odcinki.